No tak, w szkole dowiadujemy się, że bardzo precyzyjna data, 966, jest taki książę jak Mieszko, który przyjmuje chrzest od Czechów, bierze ślub z Dobrawą i w ten sposób zaczyna się państwo polskie. Co z tego jest prawdą, co nie? Ja bym powiedział, że trochę wszystko i trochę nic. Czy w tym myśleniu, które jest bardzo religijne, zmiana religii jest czymś, co niesie za sobą pewne ryzyko? I to bym powiedział takie ryzyko, no, podstawowe. Tak? Znaczy, jeśli się wierzy, że od tego, jak się czci bogów czy Boga, zależy po pierwsze, czy będą plony, czy będą... My mamy źródła, które jakby to mówią, że to jest ten sposób myślenia, tak? Czy będą się krowy cielić, prawda? Czy się wygrywa na wojnie, czy nie? No potem to... życie wieczne też. O, no i potem życie wieczne, tak? No, no to jakby zmiana religii jest w tym sensie bardzo ryzykowna, tak? No bo można źle postawić na złe... Cię krowy przestaną cielić. Dokładnie tak. Lepszą analogią, jak wtedy wyglądała państwowość, byłyby współczesne gangi i mafie niż... No tak, tak, to często takie porównanie się robi, coś w tym jest. Najdawniejsza, ona często jest wyjątkowo upolityczniona, w takim sensie, że ona, no właśnie, żeby udowodnić, że my, nie mówię jakby tylko o Polakach, ale jakby o różnych krajach, tak, że my jesteśmy stąd i my byliśmy tu pierwsi, prawda, że to były zawsze nasze ziemie. I to widać zresztą takiej historii jakby badań. No na przykład w Związku Radzieckim na przykład było tak, to ostatnio się o tym dowiedziałem, że zasadniczo jakby na terenie Ukrainy można było prowadzić badania historyczne z dwoma wyjątkami. Historia najnowsza raczej nie i historia średniowiecza raczej nie. Cześć, ja nazywam się Kuba Okrzesa i to jest podcast Wiedza w Głosie. Dzisiaj rozmawiamy z doktorem Grzegorzem Pacem, historykiem wczesnego średniowiecza. Tematem dzisiejszego odcinka będzie wczesna historia Polski oraz chrzest Polski. Proszę na początek powiedzieć więcej o sobie i o swoich zainteresowaniach naukowych. No, więc jestem historykiem mediewistą, czyli zajmuję się średniowieczem, pracuję na Uniwersytecie Warszawskim. Rzeczywiście zajmuję się wcześniejszym średniowieczem, wczesnym, pełnym średniowieczem. Interesowała mnie rola kobiet w dynastii Piastów, o tym pisałem doktorat. Teraz więcej zajmuję się kultem świętych, interesują mnie elity, prowadzę taki spory projekt polsko-norweski dotyczący legitymizacji elit właśnie porównawczo w Polsce i w Norwegii w okresie od X do XIII wieku. No więc w gruncie rzeczy z punktu widzenia mediewistyki nie są to jakieś bardzo oryginalne zainteresowania, może poza tymi kobietami, które oczywiście są takim tematem dosyć nowym, ale też już bez przesady. I historia Polski powszechna, bo może to warto powiedzieć, że trudno jest badać historię Polski, nie badając historii powszechnej, czyli tej dotyczącej całej Europy. Rozumiem. Na początek mam takie pytanie, skąd my w ogóle czerpiemy wiedzę o tym, co działo się 1000 lat temu na tych ziemiach, gdzie żyjemy? Na ile w ogóle możemy być tej wiedzy pewni, na ile są to spekulacje, a ile możemy faktycznie powiedzieć naukowo o tym, co się wtedy działo? No, pewni jesteśmy bardzo niewielu rzeczy i to jest też taka, tak, to jest taka rzecz, którą my często mówimy naszym studentom, którzy do nas przychodzą, którzy wychodzą ze szkoły i mają twardą wiedzę z podręcznika i ona oczywiście jest pewna, bo jest z podręcznika, ale jakby często nie wiedzą, na jakich ona jest kruchych podstawach. Tych źródeł mamy bardzo niewiele i tutaj, jeśli chodzi o to, co się działo, jeśli tak mówimy, 1000 lat temu, tak, czyli powiedzmy, no właśnie, chwilę przed, chwilę po rokiem tysięcznym, to tutaj rzeczywiście źródeł mamy bardzo mało i to na dodatek nie są źródła nasze, tylko to są w większości źródła pisane z zewnątrz, tak, opisujące Polskę z zewnątrz. Ja mam na myśli źródła pisane, tak, bo te jakby interesują najbardziej historyka. Ale akurat dla tego okresu jakby jest, dużo ma nam do powiedzenia archeologia, no, które jakby ja nie jestem w stanie, to jest poza moimi kompetencjami, żeby jakoś z archeologami dyskutować, no ale czytam to, co oni piszą i słucham i oni nam dostarczają sporo wiedzy właśnie dzięki wykopaliskom, dzięki pozostałościom, nie wiem, grodów, dzięki pochówkom, dzięki pozostałościom budowli kamiennych i tak dalej, i tak dalej. I to nam razem z tymi źródłami pisanymi, które mamy, daje jakiś obraz. No, trzeba jeszcze powiedzieć, że naszą wiedzę czerpiemy też ze źródeł późniejszych, tak? No, choćby Kronika Gala Anonimak, tak? Która nam coś o tych czasach mówi. No, tylko oczywiście zawsze trzeba mieć świadomość, że te źródła późniejsze, no one coś nam mówią, ale na ile to jest wiarygodne, to nigdy nie wiadomo. Ja bym powiedział, że obecnie ta tendencja, bo ja mówię o Galu Anonimie nieprzypadkowo, bo
bo to jest taka pierwsza duża polska kronika, prawda, duża, która daje pełen taki obraz rzeczywiście historii Polski tej wczesnej. No teraz tendencja jest taka, żeby raczej uważać, że Gal tak za dużo to o tych wczesnych czasach nie wiedział, a to, co tam pisze o Bolesławie Chrobrym, o którym pisze bardzo dużo, no to jest bardziej to, jak on sobie wyobraża, że idealny władca powinien wyglądać, niż oparte na jakiejś konkretnej wiedzy z tamtych czasów. No, ja rozumiem, czyli te źródła wiedzy, często one mogą sobie wzajemnie trochę zaprzeczać i Musimy bawić się w takiego trochę detektywa i odtwarzać sobie miejsce zbrodni. Tak, a też w wielu wypadkach jest tak, że historycy coraz bardziej rezygnują z tego, żeby odtwarzać takim, w XIX wieku był taki ideał historyka, który odtwarza to, jak było naprawdę, tak? A my teraz coraz częściej jakby robimy krok do tyłu, mówimy, no nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak było naprawdę. Możemy powiedzieć, co piszą źródła, jakie mają tendencje, co nam chcą powiedzieć. Czasem bardziej niż no jakby tą twardą wiedzę, no za większość rzeczy, które wiemy, pewnie byśmy woleli, że powiem, palca nie dawać, prawda? Rozumiem, za sekundę do tego dojdziemy, ale jeszcze też ostatnia rzecz, to chyba to też ma pewien taki aspekt polityczny, prawda? To jak my chcemy myśleć o historii, czy nawet, nie wiem, o historii tak wczesnego średniowiecza, no to historycy z tego czy innego kraju mogą mieć chęć zinterpretowania historii w pewien sposób, żeby na przykład uzasadnić, czemu jakieś ziemie należą do jakiegoś kraju. Tak? Tak, i to jest i paradoksalnie właśnie historia ta najdawniejsza, ona często jest wyjątkowo upolityczniona, w takim sensie, że ona, no właśnie, żeby udowodnić, że my, nie mówię jakby tylko o Polakach, ale jakby o różnych krajach, tak, że my jesteśmy stąd i my byliśmy tu pierwsi, prawda, że to były zawsze nasze ziemie. I to widać zresztą takiej historii jakby badań. No na przykład w Związku Radzieckim na przykład było tak, to ostatnio się o tym dowiedziałem, że zasadniczo jakby na terenie Ukrainy można było prowadzić badania historyczne z dwoma wyjątkami. Historia najnowsza raczej nie i historia średniowiecza raczej nie. To znaczy na to musiała być kontrola centralna. A w Polsce jakby to jest doskonały przykład rzeczywiście badań z lat 50. i 60. dotyczących właśnie okresu piastowskiego. No dlatego, że wtedy jakby Polska zmieniła granicę i trzeba było udowodnić, że to na zachodzie jest naprawdę nasze, tak? I to rzeczywiście cały program badawczy, z którego zresztą zostało jakby bardzo dużo dobrych rzeczy, ale on miał za sobą taką decyzję polityczną, że właśnie teraz pokazujemy tą piastowską Polskę z tymi zachodnimi ziemiami, no bo one rzeczywiście jakby wtedy były piastowskie, więc to był ten punkt odniesienia naturalny, więc to zdecydowanie ma bardzo miałoby też bardzo silny aspekt oczywiście antyniemiecki. No ale to teraz przejdźmy do tego, co nas uczą w szkole i proszę tutaj pewne mity rozbroić. No tak, w szkole dowiadujemy się, że bardzo precyzyjna data, 966, jest taki książę jak Mieszko, który przyjmuje chrzest od Czechów, bierze ślub z Dobrawą i w ten sposób zaczyna się państwo polskie. Co z tego jest prawdą, co nie? Ja bym powiedział, że trochę wszystko i trochę nic. Tak? Okej. Okay. To znaczy, pewnie pierwsze, co we mnie rzeczywiście budzi taki opór, to ostatnie, czyli to państwo polskie. Bo co to właściwie znaczy państwo i co to właściwie znaczy polskie, tak? Już abstrahuję od tego faktu, że w ogóle termin Polska, a właściwie tak naprawdę Polacy czy Polanie, on się pojawia dopiero nieco później, właśnie w czasach Bolesława Chrobrego, ale to jest jakby, jak sądzę, szczegół. No, pytanie jest jakby, co to znaczy państwo? I tutaj też jakby historycy się obecnie kłócą. W którym momencie ta struktura już jakby jest na tyle zinstytucjonalizowana, że jest państwem i są takie propozycje. To oczywiście jest trochę akademicka dyskusja, bo to jest kwestia, gdzie postawimy granicę, tak? Jedni powiedzą, że państwo zaczęło się za Sumerów, a drudzy powiedzą, że tak naprawdę przed, nie wiem, czasami nowożytnymi, to właściwie te wszystkie byty to nie do końca są państwa, nie są wszystkie, na pewno one nie są takimi państwami, jak my myślimy o państwie, tak? Takim państwie, które ma jasne granice, jasne instytucje władzy, prawda, czy no, tego typu rzeczy. Więc na przykład są takie sugestie, że było tak zwane, że w ogóle mówić o takiej kategorii wczesne państwo, jak czymś osobnym. Niektórzy mówią, że to jest chiefdom, czyli takie wodzostwo, prawda, że Mieszko jest jakimś takim chief, prawda. No ale to okej, okay, to są może akademickie dyskusje, które nie dla wszystkich są aż takie znowu ciekawe. Ale
jakby z tych innych kwestii, które tutaj padły. No tak, rok 966, ja bym powiedział, jest w miarę bezpieczny, w miarę. To znaczy większość, ale nie cała, ale większość polskiej tradycji rocznikarskiej, czyli tych zapisków właśnie odnotowywanych pod danym rokiem, podaje rok, one są wszystkie późniejsze, było jasne, ale podaje rok 966 i my jednak podejrzewamy, że to się nie wzięło znikąd. Znaczy te zapiski rocznikarskie, które, no nie wiem, powstają gdzieś w XIII wieku, że one jednak... Te daty, one nie są wzięte z sufitu, tylko jednak są przepisywane z jakichś wcześniejszych. Chociaż są roczniki, które podają rok w tę, prawda? Więc tutaj też trzeba być ostrożnym. Że Mieszko ożenił się z, no właśnie, z kim? Chyba raczej Dąbrówką niż Dobrawą. Dobrawa to jest wersja imienia, którą podaje nam Titmar, który pisze, no właściwie już pokolenie później. A Dąbrówka to jest taka wersja, która jest u Gala Anonima, ale ona też jest u Kosmasa, czyli u czeskiego kronikarza. Wydaje się, że to była bardziej Dąbrówka niż Dobrawa, chociaż też nie wydaje mi się, że to było jakieś kluczowe. To, że on się z nią żeni, to jest prawda. I to, że ona jest księżniczką czeską, też jest prawda. I w tym sensie ta wiara przychodzi, znaczy chrześcijaństwo przychodzi z Czech, no bo ona jest jakoś, ten chrzest Mieszka jest powiązany ewidentnie z jakimś sojuszem politycznym, prawda, z Czechami, którego jakby świadectwem czy jakimś takim przypieczętowaniem są dwa, tak, z jednej strony właśnie to małżeństwo, a z drugiej strony ów chrzest, prawda, więc wszystko to jest w miarę prawda, tak bym powiedział. Rozumiem. A jeszcze takie pytanie właśnie co do pewności do niektórych rzeczy. A czy możemy być stuprocentowo pewni, że Mieszko w ogóle istniał, a nie jest postacią legendarną? Skąd w ogóle wiemy o jego istnieniu? No, to ja bym powiedział, że tak. Znaczy oczywiście, jasne, można podejść do sprawy, bym powiedział, bardzo postmodernistycznie, powiedzieć, że niczego, co piszą nam źródła, nie jesteśmy pewni. No bo, ale akurat Mieszko jest poświadczony w kilku niezależnych od siebie źródłach, w tak współczesnych, niemieckich, arabskich, tak? Czyli w słynnej relacji no, Al-Bukriego, czy właściwie czy Ibrahima i Jakuba, właśnie Al-Bukriego, gdzie o nim się mówi, jest poświadczony w źródłach niemieckich z tego czasu, Widukinda, Titmar pokolenie później o nim pisze, no i cała tradycja historiografii polskiej jednak tego Mieszka zna, więc ja rozumiem, że to jest kuszące, żeby jakąś taką wczesną postać w ogóle wyrzucić za burtę i powiedzieć, że tak naprawdę tego nigdy nie było, to byłoby oczywiście ciekawe. A taki przełom, pewnie o tym jeszcze będziemy rozmawiać, się dokonał, jeśli chodzi o nasze myślenie o przodkach Mieszka. Ale Mieszko chyba jednak był. Tak się wydaje. No. Wszystko na to wskazuje. I to imię jest pewne, że on się tak nazywał? To jest skomplikowane, dlatego że on rzeczywiście występuje w jakichś takich wersjach w tekstach łacińskich jak Mesko, Misko. Były zresztą różne próby interpretacji, co to jest. Była próba taka interpretacja, że to jest wersja imienia Michał, że to jest Miśko, to od Misia. No ale te zapisy są w miarę podobne zasadniczo, chociaż on jest bardzo różnie określany w tych źródłach. No, dość wspomnieć, że na przykład w jednym z tekstów, czyli w Cudach Świętego Udalryka, jest określany jako Dux Vandalorum, czyli książę Wandali, prawda? No i jest jeden tekst, który jest takim zawsze wielką zagadką, czyli tak zwane Reges Dagome Judex. To jest taki skrót dokumentu, w którym, no, jak nam się jednak wydaje, Mieszko wraz ze swoją żoną, drugą żoną, Odą i dwoma synami, oddaje Civitas Chinesge, czyli jakby państwo gnieźnieńskie, świętemu Piotrowi, czyli też papiestwu. No i tam te pierwsze słowa właśnie brzmią Dagome Judex, czyli sędzia Dagome. No i teraz jest wielka dyskusja, dlaczego Judex, tak, czyli dlaczego sędzia, bo później już jest Oda, czyli jakby właściwe imię jego żony, ale dlaczego Dagome, czy to jest rzeczywiście chodzi o Mieszka i dlaczego on się nazywa Dagome, czy to jest przekręcenie, łącznie z próbami interpretacji. To jest skomplikowane, bo to jest skrót z jakiegoś dokumentu, z jakiejś kopii dokumentu, więc tam dużo się mogło zdarzyć, więc jest też taka interpretacja na przykład, że tam było napisane Ego Mesko Dux, czyli ja, książę Mieszko i że z tego się zrobiło Dagome, ale to też dało na przykład kanwę do dyskusji na temat skandynawskiego pochodzenia Mieszka, na które nic nie wskazuje, ale właśnie tam była taka koncepcja, że to jest jakiś Dagobert, tak, że to jest jakieś skandynawskie imię, że to jest jakieś drugie imię Mieszka. Więc w tym sensie rzeczywiście trudno powiedzieć, że Mieszko jest wszędzie nazywany tak samo, no bo jest to nieszczęsne Dagome Judex, z którym trochę mówiąc uczciwie nie wiemy co zrobić. A, czyli jeżeli by pochodził ze Skandynawii, to by była część tej teorii, że był wikingiem, tak? Tak, ale jakby nic na to nie wskazuje, że był wikingiem, jakby wszystko co my o nim wiemy sugeruje, że on był jednak miejscowy.
A to, że on był wikingiem, no to oczywiście taka koncepcja, że on był wikingiem, ona się bierze trochę z porównania. To znaczy, że znamy takie przypadki, kiedy państwa, słowiańskie też państwa, są tworzone przez przybyszów z zewnątrz. No jest słynne państwo Samona, które powstało na południu trochę wcześniej. No i przede wszystkim przykład Rusi, prawda, gdzie Rurykowicze ewidentnie są ze Skandynawii i tworzą to państwo właśnie jako przyjezdni. Więc jakby trochę niekiedy sugerowano, że w Polsce mogłoby być podobnie per analogiam, tak? To znaczy, aczkolwiek tutaj też ma to oczywiście ta aspekt dyskusja, polityczny. Oczywiście, że tak. To znaczy, nieprzypadkowo jakby niemieccy badacze chętnie sugerowali, no bo za tym kryje się trochę taki pogląd, że tak naprawdę jakby, że tak naprawdę to państwo zostało stworzone przez Germanina, prawda? Że być może w ogóle Słowianie nie do końca są w stanie sami stworzyć państwo, może dopiero ktoś musi przyjechać z zewnątrz i ich nauczyć, bo sami to by sobie nie poradzili. Więc oczywiście ta koncepcja wikińska się z tego bierze. To jest jakby jednak, ona ciągle jakoś wraca, jakoś, nie wiem, ludzie też się fascynują wikingami, więc może to dlatego. Zresztą trzeba powiedzieć, że my oczywiście mamy archeologiczne poświadczenia zabytków pochodzących ze Skandynawii na terenie Polski, no tylko to nie do końca jeszcze oczywiście oznacza zawsze obecność wikingów, bo jest jeszcze wymiana handlowa, prawda? Mamy też pochówki ludzi, których możemy podejrzewać o to, że byli no właśnie jakimiś wojownikami z północy, ale one są z tego, co ja wiem, z czasów Bolesława Chrobrego, no i to też jeszcze nie do końca cokolwiek nam mówi o samych Piastach, raczej nam mówi, że mieli po prostu no jakieś, komuś płacili za służby i że zaciągnęli się u nich jacyś ludzie z północy, co też nie jest specjalnie zaskakujące. Yes. Kim w ogóle byli Słowianie? Tak może bez wchodzenia w jakieś szczegóły, ale tutaj dużo mówimy o tym, że to jakieś ludy słowiańskie, ale czy wiemy w ogóle, kim byli Słowianie i skąd się wzięli? Skąd się wzięli, to na ten temat jest ileś tam dyskusji, zresztą ostatnio są jakieś nowe sugestie, na przykład tradycyjnie uważano, że taką kolebką właśnie, znaczy, może zacznę od tego, kim są Słowianie. Znaczy, Słowianie to są ludzie mówiący po słowiańsku, prawda? I w tym sensie mamy bardzo potężny oczywiście kłopot, ponieważ nie mamy źródeł pisanych, że mamy niewiele źródeł pisanych, natomiast źródła archeologiczne mi niewiele pomagają, prawda? No bo są, oczywiście archeolodzy są w stanie powiedzieć, że nie wiem, kultura, o której my już wiemy, że jest związana z ludźmi mówiącymi po słowiańsku, wyglądała tak, a kultura wcześniej jest podobna do niej, to pewnie jest jakaś kontynuacja. No ale my oczywiście garnki nam nie powiedzą, po jakiemu ci ludzie mówili, a tak naprawdę to wyróżnia no w ogóle wszystkie te ludy, tak, jakby... No i nie znali pisma jakiegoś, żeby pismo na przykład porównać? No w pewnym momencie oczywiście poznają, ale to już jest w momencie chrystianizacji, tak, ale jakby ponieważ podstawą jest język, znaczy już jakby szczęśliwie wraz z upadkiem, po roku 45 i upadkiem III Rzeszy teorie, które widzą właśnie w Germanach, w Słowianach i tak dalej, jakiś substrat taki rasowy, jakiś genetyczny, na szczęście już mamy za sobą, więc jakby wiemy, że to język wyróżnia, więc to jest jakby grupa językowa. Natomiast to oczywiście może znaczyć różne rzeczy, tak? Ci ludzie mogli pochodzić z bardzo różnych stron w gruncie rzeczy. I jakby mamy przecież na to przykłady, tak? Mamy przykłady państwa bułgarskiego, które jest ewidentnie państwem słowiańskim, ale jakby zostało stworzone przez pewną grupę, no pewną mniejszość można by powiedzieć, która pochodziła z Azji, pochodzenia jakiegoś tam właśnie koczowników, innego pochodzenia, która później się zasymilowała, prawda, i stała się no, Słowianami, tak, no, skoro zaczęli mówić po słowiańsku. Więc generalnie w nauce przeważał taki pogląd, że tym matycznikiem Słowian są tereny, powiedzmy, dzisiejszej Ukrainy, takiej wschodniej Ukrainy, ale właśnie ostatnio słyszałem, że jest jakiś nowy pogląd sugerujący bardziej na północ, gdzieś dzisiejsze Polesie, coś takiego, czyli bardziej Białoruś. Ale mówiąc szczerze, jest to dosyć, referuję tutaj to jakby, co sam czytam w podręcznikach i wiele więcej chyba na ten temat nie potrafię powiedzieć. Trzeba by rzeczywiście pytać pewnie z jednej strony archeologów, ale z drugiej strony też językoznawców, bo to się też bada na podstawie jakby rozwoju języka na różnych terenach. I też te ludy się pewnie jakoś tam mieszały, więc oczywiście takie zupełnie odcięcie trochę nie ma sensu. Ale bym wrócił do tego, co wcześniej było nazwane takimi akademickimi tematami, ale w pewnym sensie ciekawi mnie w tym jedno, bo myśląc o tym, myślę, że nie tylko ja tak mam, wszyscy tak mamy, myśląc o tym, co się działo 1000 lat temu, próbuję sobie to jakoś wyobrazić. Wydaje mi się, że bardzo mocno nakładamy na to jakieś kalki, jakieś sposoby myślenia, które znamy z dzisiejszych czasów, pewne kategorie, tak? Dlatego mówimy o tym państwie polskim, jak powiedziałeś, że to jest ta pierwsza rzecz, która gdzieś tam nie pasowała.
jak w ogóle wtedy wyglądało życie i wyglądał świat, jeżeli chodzi o kilka takich płaszczyzn, w sensie, co to znaczyło, że coś było jakąś częścią państwa, czy ludzie na przykład sobie zdawali sprawę, że należą do jakiejś narodowości, czy ludzie jak może mogli myśleć o swojej tożsamości, jak wyglądały granice między państwami, jak takie w ogóle struktury społeczno-polityczne funkcjonowały tak naprawdę, żebyśmy mieli prawidłowe struktury do wyobrażenia sobie trochę tego. No to jest strasznie trudne pytanie. To znaczy ewidentnie jakby istnieje jakaś tożsamość grupowa, tak? To znaczy jest tożsamość grupowa ludzi związana z tym, że oni, nie wiem, uczestniczą w wiecu jakiegoś plemienia, tak? Przede wszystkim, że żyją pod prawem, jakimś prawem. To jest bardzo charakterystyczne dla wcześniejszego średniowiecza, że tym, co wyróżnia ludzi, jest prawo, pod którym żyją, tak? To my na przykład widzimy na zachodzie, tak? Gdzie mamy prawa germańskie, jakby, no, gdzie, nie wiem, na przykład na terenach obecnej Francji, także jest stara ludność gallo-rzymska, jak ją nazywamy, i przybywają Frankowie, jakby wiadomo, gdzie jest granica. Znaczy, Frankiem jest ten, kto żyje pod prawem frankijskim, gallo-rzymianinem jest ten, kto żyje pod prawem rzymskim. Longobardem jest ten, kto żyje pod prawem longobardzkim, prawda? Więc prawo jest tutaj na pewno decydujące, pod którym się żyje, czyli prawo jakiejś grupy, która, no, są jakieś w tych związkach plemiennych czy plemionach, są jakieś struktury polityczne, może być władca, może być wiec. No tutaj polecam chyba książkę Barbarzyńska Europa Karola Mocelskiego, która chyba najlepiej na naszym rynku jakby obrazuje, jak ten świat właśnie, bym powiedział, jeszcze przedpaństwowy wyglądał. Natomiast jakby później, kiedy na to się nakładają te struktury, no, powiedzmy, wczesnych państw, no to oczywiście problem polega na tym, że my w ogóle mało wiemy o tym, co było wcześniej, i w związku z tym jakby wyobrażamy sobie sytuację, znaczy trudno sobie wyobrazić, znaczy z całą pewnością te wszystkie tereny Polski to nie byli ludzie o jednej tożsamości. My też mamy taką kalkę ze szkoły trochę, prawda, że Mieszko zjednoczył plemiona polskie. No tylko jakby pytanie jest, co to znaczy plemiona polskie? Znaczy nasze myślenie o, to nawet nie mówi o narodowości, bo narodowości tak naprawdę się mówi w XIX wieku, tak, ale w odniesieniu do XIX wieku, ale nawet o jakimś takiej etniczności, no one jednak nam sugerują, że to trochę działa na odwrót, to znaczy najpierw jest struktura, a dopiero potem się pojawia tożsamość, czyli można by trochę złośliwie powiedzieć, że gdyby tak się stało, że nie wiem, że jednak Małopolska by należała do Czech, no to pewnie byłoby to pewnie byśmy słyszeli, że zostało zjednoczone, że mieszkańcy tamtych ziem zostali zjednoczeni w ramach zjednoczenia plemion tak. Czeskich, prawda? No tak to jest, więc jakby najpierw jest struktura, a dopiero potem te plemiona, czy te grupy ludzi, które tam żyją, z czasem dowiadują się, że są Polakami, prawda? Natomiast co do tego, czy oni w ogóle wiedzieli, to jest bardzo kuszące, bardzo ciekawe pytanie, tak? Czy ludzie, którzy żyli na terenie tego, co my tam sobie mamy w atlasie historycznym narysowane jako państwo Mieszka i czego granice jakoś tam znamy właśnie dzięki temu Dagome Judek, tam jest napisane, że tam daje państwo gnieźnieńskie, które idzie tam tak. Między tą rzeką, tak, a tutaj tam, do Prus, okay. A potem do Rusi, do Krakowa i tak dalej, więc coś tam o tych granicach wiemy. Czy oni wiedzieli, że są poddanymi Mieszka? Ja bym powiedział, jak którzy, bo ewidentnie też to państwo i to w ogóle państwa w tym czasie, one były trochę zorganizowane, jak, ja bym powiedział, trochę jak tak się kamień wrzuci w wodę i się rozchodzą te takie okrągłe fale, to one są coraz mniejsze i mniejsze. Pewnie tak też było zorganizowane państwo, że gdzieś tam było ścisłe centrum, no ewidentnie w państwie wczesnych piastów to była Wielkopolska, tak? I później Kraków na przykład. I były te tereny, które były coraz słabiej i słabiej, tak? Były pewnie, na pewno były tereny, gdzie, nie wiem, władca ustanawiał swojego, nazwijmy to, namiestnika, tak? Ściągał podatki i tak dalej. Gdzie bywał w ogóle. Ale na pewno na jakichś obszarach peryferyjnych, podejrzewam, że ten, na którym się teraz znajdujemy, pewnie do takich należał, czyli Mazowsze raczej było taką daleką peryferią, no to jeśli w ogóle ta władza sięgała, to ona pewnie polegała na tym, że jakieś miejscowe elity się dogadały z, no właśnie, nie wiem, z Mieszkiem czy z Bolesławem Chrobrym, pewnie mu dostarczały jakąś daninę, pewnie mu dostarczały jakiś ludzi na wojnę, ale jakby jaki on miał wpływ na to, co tutaj się realnie działo, na przykład na chrystianizację, prawda? Tego tak naprawdę nie wiemy. Czyli trochę, czy prawdą byłoby powiedzieć, że lepszą analogią
jak wtedy wyglądała państwowość, byłyby współczesne gangi i mafie. O, niż... no tak, tak, to często takie porównania się robi, coś w tym jest. Ja oczywiście byłbym ostrożny, bo one, ale trochę tak, no są trochę strefy wpływów, prawda, są jakieś reguły gry między poszczególnymi członkami, bo to jest jeszcze jedna kwestia, prawda, to znaczy, że my mamy tendencję do myślenia, no to jest właśnie trochę efekt tego, tych późniejszych historii, prawda, takiego trochę państwo to ja, a tak z całą pewnością wtedy nie było, to znaczy, po pierwsze, tutaj bardzo ważnym podmiotem jest nawet nie sam władca, tylko dynastia, tak? To jest grupa ludzi, która cała jakby ma przekonanie, że ma jakiś tytuł do władzy. I ich poddani, to też widzimy, że poddani rzeczywiście jakoś uważają, że ci piastowie od pewnego momentu przynajmniej mają tytuł, przynajmniej elity to uważają, mają jakiś tytuł do władzy, boski tytuł, no jakiś tam w każdym razie, że im się ta władza należy. Ale jakby, żeby oni mogli rządzić, to tak naprawdę właśnie muszą dojść do jakiegoś porozumienia, to z całą pewnością, z innymi elitami. I jakby to jest oczywiste, to znaczy to wystarczy pomyśleć jakby o poziomie zasobów, które oni mają. Znaczy oni nie są w stanie z tymi zasobami, które są, z tym poziomem kontaktu między obszarami i tak dalej, na siłę kontrolować, prawda? No nie mają, prawda, możliwości, żeby na siłę kontrolować, zresztą pewnie współczesna władza też nie ma tak naprawdę możliwości na siłę, no jakby, nie wiem, no, trudno jest bardzo utrzymać, to takie może dalekie analogie, ale na przykład pomyślmy sobie, ile trzeba było niemieckich, nie wiem, żołnierzy, żandarmów, SS-manów, gestapo, żeby utrzymać w ryzach jakby okupowaną Polskę. No są ogromne zasoby, a wtedy to były zasoby w ogóle nie do zrobienia, prawda? Więc jakby jest oczywiste, że trzeba po pierwsze się dogadać z innymi, którzy mają władzę. Jakoś tą władzą podzielić, czy właśnie troszeczkę tylko zabrać, a trochę zostawić, żeby oni uczestniczyli w tym kontrolowaniu, chcieli jakby to robić razem z nami. No i drugie, to trzeba jednak ludzi przekonać. Brutalna siła jest zawsze no, nieprzyjemna w egzekwowaniu i bardzo kosztochłonna, prawda? Więc trzeba też ludzi przekonać, żeby oni chcieli popierać. To jest właśnie ta legitymizacja władzy, właśnie to, że nagle się ludzie uważają, no jednak, że z piastami to będzie lepiej, prawda, to widzimy gdzieś tam na przykład w XII wieku Gala Anonima, który jest oczywiście takim propagandzistą trochę Bolesława Krzywoustego, no ale tam jest takie przekonanie, że po prostu ci piastowie, to im się ta władza należy w Polsce, że jak oni są, to Bóg jest po naszej stronie, oni mają trochę taki układ z Bogiem, więc lepiej jakby trzymać z nimi. No i to są te elementy, które powodują, że ludzie są gotowi kogoś popierać bez pistoleta przy głowie, prawda? Rozumiem. No, ma to tak naprawdę wiele sensu, bo żeby w ogóle mogła jakaś struktura społeczna istnieć, musi być jakiś ład i jakiś porządek. Mhm. I też wydaje mi się, że wszystkim ludziom zależy na tym, żeby on był jakkolwiek zorganizowany, niż żeby była chaos i anarchia. Raczej taka struktura nawet pionowa była jakoś preferowana. No tak, to znaczy oczywiście wprowadzenie takiego systemu ma wady i zalety, tak? Zależy dla kogo. No i można sobie wyobrażać, że jakby z czasem ten poziom kontroli władcy się po prostu zagęszcza. Na pewno chrystianizacja jest też takim elementem, prawda? Znaczy ten moment, w którym wydaje się, że władca wprowadza nową religię i to rzeczywiście mamy taką prawidłowość, że władca, żeby wprowadził nową religię, musi być wystarczająco silny. Władca wprowadza nową religię, rzeczywiście chyba w pewnym momencie przyjęcie jej jest pewnym znakiem lojalności. Znaczy nie można być lojalnym, to trochę idzie razem. Trochę można powiedzieć, że przyjęcie chrześcijaństwa jest w pewnym momencie papierkiem lakmusowym, że jest się, no, że jest się po stronie władcy, prawda? No właśnie, jak tu wyglądała w ogóle ta chrystianizacja? Bym chciał o tym troszkę więcej porozmawiać, bo wcześniej wspomniałeś o tych prawach, że tożsamość była definiowana pod tym, pod jakim kto żył prawem. Więc tak się domyślam, że zmiana religii to jest w dużej mierze bardzo praktyczna zmiana, bo też zmiana prawa, pod jakim się żyje, tak? Tak, więc... i co więcej, jak czytamy źródła średniowieczne, one bardzo często, jak mówią o konwersji jakiegoś narodu, to tak mówią. Porzucili prawa przodków, stare prawa, przyjęli nowe prawo chrześcijańskie. Jakby to jest, ta zmiana jest określona w kategoriach prawnych. Więc w tym sensie, jak kiedyś miałem taką myśl, że w gruncie rzeczy jakby na pytanie, bo to jest zawsze takie pytanie, tak jak szybko ci ludzie tu mieszkający stają się chrześcijanami, to można by powiedzieć, że w jakimś sensie natychmiast, tak? Znaczy jak tylko wprowadzono prawo, no, oczywiście jest bardzo na wyrost, tak? W tym sensie, że w jakim stopniu oni, na jakich terenach rytuały pozostały faktycznie pewne... podlegali pod te prawa i tak dalej, tak?
Więc jak to przebiegało, to my oczywiście nie wiemy. Z całą pewnością, na pewno to też banał, to akurat wszyscy pewnie wiedzą, że jakby ten chrzest Mieszka to był chrzest pewnie jakiejś niewielkiej grupy. No ale to się z czasem musiało upowszechniać. Z czasem, no właśnie, na pewno od elit oczekiwano przyjęcia nowej religii. Też jakby budowa społeczeństwa wczesnośredniowiecznego jest taka, że ponieważ właśnie religia jest bardzo ważnym elementem życia społecznego, bardzo ważnym, i to zarówno u pogan, jak i u chrześcijan, bardzo ważnym elementem tożsamości, właśnie jest trochę też podstawą, taką aksjologiczną podstawą prawa, ale też w prawie są zawarte różne elementy związane z religią. Jakby to nie jest istotne, czy to będzie prawo pogańskie, które, nie wiem, powie, że tam nie wolno czegoś, bo to obraża bogów, czy to będzie prawo chrześcijańskie, które powie, że w te dni nie wolno pracować, tak? Czyli jakby z jednej, a z drugiej strony właśnie te prawa zawsze albo pochodzą od Boga w Trójcy Jedynego, albo od Odyna, albo od kogoś tam, prawda? Więc jakby to wszystko powoduje, że jest bardzo trudno w takim, no jednak w społeczeństwie średniowiecznym, wczesnośredniowiecznym, które jest bardzo jakby kolektywne, tam nie ma miejsca na jednostkę samą, bo ona nie przeżyje po prostu, tak? Dlatego banicja jest taką straszną karą. W tym społeczeństwie jest w każdym razie bardzo trudno doprowadzić do takiej sytuacji, w której ktoś się indywidualnie nawraca, albo że się na przykład, nie wiem, ludzie będący członkami jednej wspólnoty politycznej nawracają, część z nich się nawraca, część nie. Tak? Bo to właśnie powoduje od razu, no w gruncie rzeczy to powoduje rozłam. Znaczy przestaje istnieć jedna struktura polityczna, tworzą się dwie. Tworzą się dwa państwa trochę. Tak, sensie, no to trochę tak. Więc w tym sensie, czy w każdym razie, no właśnie, nie wiem czy państwa, ale dwie struktury polityczne, tak, dwie wspólnoty polityczne. Więc w tym sensie, no z całą pewnością jakby elementem tego procesu było doprowadzenie do chrystianizacji elit, przynajmniej formalnej, do konwersji elit, tak? Bez tego trudno sobie dalszą władzę Mieszka, czy tam jego następców wyobrazić, no a później powolne wprowadzanie tego wśród poddanych. I jakby już wiemy, że na przykład z kroniki Tytmara wiemy, że już Bolesław Chrobry, czyli syn Mieszka I, już wprowadzał prawa o charakterze religijnym, to znaczy wymuszał przestrzeganie postu, jakby karał za cudzołóstwo, prawda? Oczywiście, jest pytanie, jak daleko te kary sięgały? Czy mieszkaniec wsi wielkopolskiej realnie musiał się tych kar bać? Być może. Mazowieckiej? Nie wierzę w to. Jakby, no to jest oczywiście pytanie właśnie, ale, no, ale można powiedzieć, że w tym początkowym okresie pewnie ta chrystianizacja jest w stanie sięgać tak daleko, jak książę jest w ogóle w stanie sięgać, tak? Jego ręka. A czy zachowały się jakieś zapiski, czy jakieś źródło mówiące o porze przeciwko zmianie religii? Czy ludziom było to trochę wszystko jedno? Nie, wszystko jedno na pewno nie było, dlatego że to było bardzo też praktyczne pytanie, bo jakby to zmiana religii jest odrobinę, znaczy w tym myśleniu, które jest bardzo religijne, zmiana religii jest czymś, co niesie za sobą pewne ryzyko. I to bym powiedział takie ryzyko, no, podstawowe. Tak, znaczy jeśli się wierzy, że od tego, jak się czci bogów czy Boga, zależy po pierwsze, czy będą plony, my mamy źródła, które jakby to mówią, że to jest ten sposób myślenia, tak? Czy będą się krowy cielić, prawda? Czy się wygrywa na wojnie, czy nie? No potem to życie wieczne też. Życie wieczne, tak? No to jakby zmiana religii jest w tym sensie bardzo ryzykowna, tak? No bo można źle postawić na złego. Ci krowy przestaną cielić. Dokładnie tak, tak? To jest to, co według żywotu świętego Wojciecha, święty Wojciech miał usłyszeć od Prusów, tak? Znaczy, przez takich ludzi jak ty na naszej ziemi właśnie krowy się nie będą cielić, plonów nie będzie i tak dalej. Uciekaj, tak? Więc w tym sensie to jest bardzo istotna decyzja i ona też może budzić wątpliwości. I my, że taki opór był, to my wiemy, dlatego że mamy, no, jest ten taki moment pod koniec rządów albo po śmierci, dokładnie nie wiemy, Mieszka II, czyli wnuka Mieszka I, moment kryzysu, moment jakiegoś upadku. No i w tym okresie, i to wiemy jakby ze źródeł następuje coś, co nazywamy powstaniem ludowym, tam jakiś taki opór warstw niższych, połączony właśnie z czymś, co się nazywa zwykle reakcją pogańską. Zresztą podobne zjawisko też miało miejsce na Węgrzech, to nie jest bardzo wyjątkowe. I ta reakcja pogańska oczywiście, zresztą ten opór na przykład o charakterze też, to jest zresztą bardzo charakterystyczne, tak samo Sasi podbici przez Karola Wielkiego, kiedy się buntowali, wracali do pogaństwa. Słowianie połabscy podobnie. To w jakimś sensie oczywiście ten fakt, że ten opór ma element religijny, no można go częściowo przynajmniej tłumaczyć, no
tym, że ten kościół jest elementem struktury władzy, więc naturalny sposób jakby przeciwko niemu się też występuje, bo ten duchowny czy ten biskup jest traktowany jako trochę element tej samej struktury, co nie wiem, co zarządca grodu. W gruncie rzeczy tak jest, że on jest elementem tej samej struktury. To się być może wiąże też z tym, że się dzięki temu zrzuca jakieś no, takie ekonomiczne obowiązki związane z utrzymaniem kościoła. Ale wydaje się, że to ma jakby głębszy aspekt. To znaczy, skoro coś w państwie nie idzie, no to być może pojawia się w głowach tych ludzi takie pytanie, czy myśmy... Że zamtego systemu było lepiej. Dokładnie, to czy myśmy dobrze na pewno zrobili. Czy rzeczywiście porzucając wiarę naszych tam praojców, którą jeszcze tam gdzieś w pamięci jest, czy to była dobra inwestycja, tak? Że być może była zła i być może trzeba jednak spróbować wrócić, prawda? Więc być może taki sposób myślenia stoi za tym oporem. No i oczywiście druga rzecz jest taka, że my jakby wiemy, akurat z Polski nie mamy takich zapisów prawnych mówiących, właśnie mamy bardzo tą krótką notkę Tittmara, który mówi właśnie, co tam się robi ludziom, którzy łamią posty albo cudzołożą. To jeszcze jakby nie do końca mówi o tym, że oni nie są chrześcijanami, no bo wiadomo, no jakby chrześcijanin też może łamać posty i cudzołożyć, ale z takich zapisów prawa z krajów, nie wiem, z Węgier, trochę z Czech, no widać, że na przykład one bardzo często mówią o tym, jak się karze, czy tam tropi i karze ludzi, którzy grzebią ludzi w lasach, prawda, albo którzy nie oddadzą dziecka do chrztu, czyli ewidentnie jakby trzeba też dopilnować jakby do dopełnienia no właśnie takich kwestii związanych stricte z... Jakie były kary, które za to groziły? Czy to były jakieś takie kary symboliczne? Czy nie, nie. Były bardzo generalnie ten... No właśnie z Polski nie mamy takich źródeł, ale to są konkretne kary za konkretne wykroczenia i bardzo często właśnie to jest tak, że to ten system kontroli nad tym jest podwójny. To znaczy jest jakby i kościelny, i świecki. Czyli może też taki błędny trochę sposób myślenia nasz o tamtych czasach jest taki, że dzisiaj myślimy o religii jako czymś, co jest taką sprawą indywidualną, jeżeli chodzi o duchowość czy coś, a wtedy to był system polityczny tak naprawdę. Tak jak mamy demokrację albo coś, no to wtedy było po prostu system polityczny pogański i system polityczny chrześcijański. W jakimś sensie, tylko to po prostu wynika z pewnego sposobu myślenia i też z pewnego kolektywistycznego sposobu myślenia o społeczeństwie. To znaczy, no właśnie, że ten jeden niedowiarek albo jeden grzesznik może trochę zaszkodzić nam wszystkim, prawda? I jakby to ma znaczenie w związku z tym, ale co więcej, tam jest jeszcze takie przekonanie bardzo mocne, my to widzimy, że władca ma powinność dbać o to i że dla władcy, nie tylko dla jego powodzenia, ale też na przykład dla jego zbawienia, to jest ważne, żeby on tego dopilnował, prawda, czy jego poddani są pobożnymi chrześcijanami. To na przykład bardzo dobrze widać w państwie Karola Wielkiego, gdzie po prostu, no nie wiem, jak się idzie na wojnę, to trzeba ogłosić, nie wiem, specjalny post i nabożeństwa, prawda? No, to jest tak samo ważne, jak inne przygotowania wojenne. No, trzeba sobie po prostu zapewnić sukces wojenny i to się robi na różnych frontach, a jednym z tych frontów jest ten front, bym powiedział, taki no właśnie metafizyczny, tak? Rozumiem. Teraz bym chciał przejść troszkę do takiego tematu. Nie wiem, na ile my o tym temacie coś tak naprawdę wiemy i jesteśmy w stanie powiedzieć, ale mianowicie temat, jak wyglądało codzienne życie wtedy? To znaczy, czy wiemy na przykład, co ludzie jedli, albo jak długo żyli, albo jaką się cieszyli wolnością, albo jak w ogóle było zorganizowane codzienne życie z jednej strony chłopa, a z drugiej strony przedstawiciela dworu na przykład. Znaczy to w ogóle jest pewnie prawda o czasach przednowoczesnych, że w jakimś sensie znaczy nasze życie jest paradoksalnie dużo bardziej, jak mi się wydaje, egalitarne niż tamto życie. To znaczy jakby wiele, jest pewnie sporo, jak to ktoś kiedyś powiedział, Bill Gates też może pójść do McDonalda, prawda? To znaczy w tym sensie, że wiele rzeczy mamy wspólnych mimo wszystko, jakby ci najbogatsi i ci, no nie wiem, czy najbiedniejsi akurat, a w każdym razie ci naprawdę biedni, tak? Wtedy na pewno było inaczej, to znaczy te jakby różnice między tym, jak się żyje, no były radykalnie różne, tak? Znaczy radykalnie różne na poziomie tego, że jednym, nie wiem, ale to oczywiście nie jest tylko kwestia średniowieczna, tak się dzieje też potem, prawda? Że jeden nie wie, co to głód, a drugiemu dzieci na przednówku umierają z głodu, prawda? To są radykalne różnice w życiu
i to życie ewidentnie było jakby, no, jakby to, kim się kto urodził, jakby dużo bardziej ważyło na wszystkim. Więc w tym sensie to było bardzo różnie. No, to na pewno, to znaczy zupełnie inaczej żył niewolny chłop, a zupełnie inaczej żył przedstawiciel elit i miał różne pewnie możliwości, jeśli chodzi o ten długość, oczekiwany długość życia i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim musimy pamiętać jakby o tym, że gęstość zaludnienia to są oczywiste rzeczy, tak? Znaczy tych ludzi było po prostu bardzo mało. Możliwości nie tylko transportowe, ale też produkcyjne były bardzo ograniczone, tak? Na przykład są jakieś takie wyliczenia, ja nie potrafię ich zweryfikować, na przykład są takie wyliczenia, że plony były rzędu, nie wiem, że tak średnio, prawda? Że tam z jednego ziarna dwa, prawda? No to jest zupełnie jakby niewyobrażalny dla nas poziom plonów, tak? Tego no i a długość życia to jest skomplikowane, dlatego że bardzo często się uważa, że ludzie w średniowieczu żyli bardzo krótko. I to jest prawda i nieprawda. To znaczy, w tym sensie jest to prawda, że na pewno średnia długość życia była radykalnie niższa, ale trzeba pamiętać, że ta średnia długość życia była radykalnie niższa przede wszystkim dlatego, że się w dzieciństwie umierało. No to też prawda jest o całej epoce przednowoczesnej, tak też przedszczepionkowej, prawda? Że w dzieciństwie mnóstwo ludzi umierało. Potem drugi taki moment, kiedy dużo ludzi umierało, to jest na przykład dla kobiet moment połogu, prawda? Czyli urodzenie dzieci było bardzo ryzykowne. Tudzież na przykład to z punktu widzenia elit, które jakby znamy najlepiej, ten moment, kiedy właśnie się aktywnie uczestniczy w wojnach, też jest bardzo ryzykowny. I potem wiele wskazuje na to, że jak już się to przeszło, no to ludzie żyli niekiedy... To 60. Tak, mogli takiego, żyć nie? Już do 60 czy coś takiego, prawda? Czy nawet dłużej. Czy wchodził wtedy w grę jakikolwiek awans społeczny? Czy społeczeństwo było 100% statyczne? Wchodził. My to wiemy, że wchodził w ograniczonym zakresie. To znaczy, mamy przykłady, no nie wiem, teraz mi się przypomina jeden z biskupów Otońskiej Rzeszy, czyli X wiecznej Rzeszy, który był znany tego, że był niskiego pochodzenia. To raczej jest wyjątek niż reguła. Ale były jakieś możliwości awansu, aczkolwiek trzeba pamiętać, że z punktu widzenia elit, jakby takie myślenie o porządku społecznym było czymś podstawowym. Właśnie kiedy Gal Anonim opisuje właśnie ową bunt ludowy i reakcję pogańską, to on o tym mówi jako takiej zgrozie. Znaczy przerażająca rzecz się stała, mianowicie dawni niewolnicy stali się panami i wzięli żony swoich panów. Znaczy w ogóle koniec świata, apokalipsa dosłownie, tak? Znaczy coś niewyobrażalnego. I później, kiedy Gal Anonim opisuje takiego szwarc charaktera swojej kroniki, czyli Palatyna Sieciecha, to on o nim pisze, że wprawdzie Sieciech sam był dobrego pochodzenia, był w ogóle piękny, no jak powinien być arystokrata, to wynosił ludzi niskiego pochodzenia. To jest bardzo poważny zarzut. Widać, że po prostu on robi najgorszą rzecz, którą w ogóle może robić. Niskiego pochodzenia ludzi wynosi. No, to potworne. To znaczy widać, że jakby z punktu widzenia elit ta stabilność tego podziału, stateczność tej drabiny społecznej, w pewnych granicach oczywiście, no ona jest sprawą podstawową, oni jej nadają boską sankcję i tak dalej, i tak dalej. Chociaż rzeczywiście co nie znaczy, że realnie nie ma jakichś przejść, tylko one pewnie zwykle raczej są na zasadzie, że jeden ród idzie trochę wyżej, a potem idzie trochę niżej, tu przegrywa, tu wygrywa, prawda? Natomiast taki, prawda, awans w stylu American Dream od Pucybuta do milionera, to jest raczej sytuacja zupełnie wyjątkowa. Jak wiemy, zresztą dzisiaj też jest raczej zupełnie wyjątkowa. Może nie aż tak zupełnie wyjątkowa, jak w tamtych czasach, ale jednak dosyć wyjątkowa. No tak, no ale wtedy nawet nie istniała w takim porządku symbolicznym. Dzisiaj przynajmniej jest taki mit, prawda? A wtedy nie tak. Znaczy tak, w tamtych czasach, jak sobie wyobrażam, ktoś mógłby zapisać ten mit jako po prostu jakiś koszmar. No tak jak Galdo o tym pisze. Rozumiem. Czy to, że właśnie o tym tak myślano, że jako najwyższą wartość stawiano ten porządek społeczny i zachowanie pewnej hierarchii, na ile to się brało z tego, że to elity kontrolowały o tym, co się mówiły i one się po prostu bardzo bały jakby odwrócenia porządku, a na ile to miało taki wymiar praktyczny w tym sensie, że w tamtych bardzo o wiele cięższych niż dzisiejsze czasy, jeżeli by ten porządek zbyt często się kwestionowało, zmieniało i tak dalej, to faktycznie mogłoby to się skończyć tragicznie dla całego państwa i koniec końców dla wszystkich ludzi. No nie wiem, znaczy, chyba nie potrafię na to odpowiedzieć.
Pewnie trudno sobie wyobrazić, żeby, nie, to już wchodzimy w bardzo takie, jakbym powiedział, abstrakcyjne rozważania, no bo właściwie dlaczego by na przykład te elity nie dzieliły tych zasobów trochę bardziej uczciwie, znaczy teoretycznie, tak, znaczy czy z tego by wynikało, znaczy bo to w ogóle też jest oczywiście takie pytanie, to ono trochę właśnie wychodzimy poza epokę, na której, którą ja się zajmuję, ale na przykład teraz jest takie duże pole dyskusji na temat, jak wiadomo, tak zwanej ludowej historii Polski, tak? I tego, co się w czasach nowożytnych działo, jeśli chodzi o na przykład o relacje szlachta-chłopi. I tutaj na przykład bardzo często się wskazuje na to, że ta relacja, ona jest delikatna, no bo to jest tak, że nie do końca da się z tych ludzi, jakby to wyciskanie, za przeproszeniem, z tych ludzi na dole, ono ma swoje granice. Znaczy jest taka granica, którą jak się przekroczy, to albo oni się zbuntują, albo gdzieś uciekną, albo na przykład, jak im się za dużo zabierze, to będą umierać, prawda? Tak. No więc jakby w jakimś sensie jakiś poziom przynajmniej, no, swobody, poziomu życia i czy w każdym razie, no wiadomo, że jakby, żeby ten system nawet tak hierarchiczny funkcjonował, jakby no jakiś poziom podziału tych zasobów między wszystkich musi istnieć, prawda? No nie można tym chłopom zabrać wszystkiego. Rozumiem. Ale właśnie w ludowej historii Polski, ja tam wyczytałem taką rzecz i chciał zweryfikować, czy prawdą jest, bo ta książka tak mówiła, że we wczesnym średniowieczu poziom życia chłopów był lepszy tak naprawdę niż potem w XV-XVI wieku, że wtedy jakby mimo wszystko to społeczeństwo było równiejsze i ten poziom życia dopiero tam spadał? Czy? Uczciwie rzecz mówiąc, ja bym powiedział, że chyba za mało wiemy tak naprawdę o życiu chłopów, żeby to we wczesnym średniowieczu, żeby to móc na pewno powiedzieć. Trzeba pamiętać na pewno o tym, że we wczesnym średniowieczu były olbrzymie masy ludności niewolnej, tak? Która po prostu była. Czy co to znaczy, że ona była niewolna, to też jest skomplikowane, bo to jakby trudno o tym niewolnictwie tamtych czasów myśleć tak, jak się myśli o niewolnictwie, nie wiem, mam na myśli wczesnośredniowieczne niewolnictwo, tak jak się myśli na przykład o niewolnych, nie wiem, na plantacji w Ameryce, tak, to byli ludzie, którzy byli osadzeni na ziemi, którzy, ale jednak mieli ten status niewolny, tak, to trzeba jakby o tym pamiętać. To na przykład bardzo często byli jeńcy wojenni, tak? których się masowo brało, dlatego że jakby podstawowym problemem, no powiedzmy już państwa nie był będzie. Brak rąk do pracy. Oczywiście, był brak rąk do pracy, tak? Było mnóstwo ziemi, którą trzeba było, żeby coś z niej było, trzeba było ją zagospodarować. No więc jakby podstawowym łupem wojennym byli jeńcy, których się brało i osadzało na nowych terenach, właśnie, znaczy na własnych terenach, po to, żeby przynosili korzyść. Ale oni zwykle wówczas mieli status ludzi niewolnych, czyli no to jest bardzo, bym powiedział, pod względem prawnym bardzo niski status, tak? To jest status bardzo dużej zależności. A czy z chrześcijaństwem skończyło się niewolnictwo? Nie. Nie, chrześcijaństwo, właśnie to jest bardzo ciekawe, to znaczy my jakby dyskusja, chrześcijańska dyskusja na temat, znaczy to jest tak, że jak się, to jak się czyta, święty Paweł, jak wiadomo, pisał o tym, że... Nie masz pana, nie masz niewolnika. Tak, prawda? Nie masz mężczyzny, nie ma kobiety, ale to nie znaczy, że on nie wierzył, że są mężczyźni kobiety, tylko on mówił jakby z punktu widzenia wiary, ta różnica jest nieistotna. Natomiast jakby ten ciąg u niego trochę pokazuje, że dla niego podział na ludzi wolnych i niewolnych był tak samo naturalny, jak podział na kobiety i mężczyzn, prawda? To znaczy, to jest po prostu element porządku świata. Tak po prostu jest, że ludzie bywają wolni, bywają niewolni. Mówi, no tak, oczywiście z punktu widzenia W jakimś tam wyższym sensie tak, są równi, ale i tak praktyka praktyką. No tak, i jakby chrześcijaństwo nie średniowieczne nie podważa niewolnictwa. Chrześcijaństwo średniowieczne rzeczywiście ma z niewolnictwem jeden problem, bardzo poważny, a mianowicie problem z tym, że chrześcijan się sprzedaje w niewolę Żydom i ostatecznie muzułmanom. Ale to jest jakby problem trochę inny, bo to nie jest przeciwko niewolnictwu jako takiemu, jako instytucji, tylko jest to niepokój o zbawienie ludzi, którzy mają dużą szansę stracić wiarę w związku z tym. Więc na przykład święty Wojciech, tak, to jest znana rzecz, święty Wojciech występuje właśnie, niekiedy właśnie się mówi właśnie przeciwko niewolnictwu, on tak naprawdę nie występuje przeciwko niewolnictwu, on występuje przeciwko sprzedawaniu chrześcijańskich niewolników Żydów. To zupełnie jakby inna kategoria. Kiedy ja muszę powiedzieć, że nie do końca wiem, kiedy w tym myśleniu teologii katolickiej
zaczyna się tak naprawdę krytyka niewolnictwa jako takiego. No w pewnym momencie wiadomo, że się zaczyna, prawda? Ale z całą pewnością to się dzieje później. Okej, ale tak w wielkim skrócie, to jak wyglądała historia niewolnictwa na ziemiach polskich? Ja nie mówię potem o pańszczyźnie, o jakichś takich rozważaniach, pańszczyzna była jakimś szczególnym przypadkiem niewolnictwa, ale tego takiego najbardziej tradycyjnie rozumianego. Bo ja sobie zawsze to wyobrażałem tak, że w czasach pogańskich funkcjonowało niewolnictwo jak wszędzie, potem nadeszło to chrześcijaństwo i no, pewnie to nie zanikło od razu, ale jakoś tam powoli zanikało, ale do tak powiedzmy XII wieku już praktycznie tego nie było i była tylko ta struktura feudalna z tam książętami, rycerzami, chłopami. Chłopi no, też może nie do końca byli wolni, ale jako takiego niewolnictwa klasycznie rozumianego nie było. Nie, ono było. Ono było z całą pewnością, tak, właśnie tak jak mówię, różne były źródła tego niewolnictwa, tak, oczywiście my widzimy tam, gdzie lepiej znamy system prawny, jakby źródła niewolnictwa mogą być związane z tym, że ktoś na przykład idzie w niewolę za coś, prawda, za karę można było iść w niewolę na przykład, tak, to a propos tych kar wprowadzanych, no, plus jeńcy wojenni i wydaje się, że to jakby ono się potem trochę, to niewolnictwo w jakimś sensie nam rozpływa, dlatego że po prostu status ludności wiejskiej, on się zmienia i coraz bardziej, ale to już jest kwestia tego momentu, kiedy wchodzi kolonizacja na prawie niemieckim i tak dalej, kiedy po prostu powoli status tych ludzi się, status różnych ludzi na wsi w jakimś sensie się upodabnia do siebie i zwykle jest związany z wolnością osobistą. Jakimś poziomem wolności osobistej. Ale mamy też na przykład taką ciekawą kategorię, która występuje w Polsce i w Czechach, czyli tak zwanych przypisańców, to często w dobrach kościelnych są. I my do końca nie wiemy, jaki był ich status, ale jakby wydaje się, że to określenie właśnie oznacza, że oni mają jakiś status częściowo wolnych, ale na przykład są przypisani do ziemi, prawda, że nie mogą stamtąd odejść, czy coś takiego. Więc, ale w każdym razie to zanikanie tych dużych mas ludności niewolnej, ono jest raczej związane ze zmianami społeczno-ekonomicznymi niż ze zmianami moralnymi. Chrześcijaństwo. Tak, zresztą na przykład bardzo ciekawa rzecz jest z niewolnymi w Niemczech. Na przykład jak my patrzymy na Niemcy XII-wieczne, na przykład cała warstwa ministeriałów, tak? To są ludzie, którzy mogą być, którzy są na przykład rycerzami, znaczy w sensie rycerzami, w sensie są wojownikami, tak? Którzy mogą pełnić nawet ważne urzędy, nie wiem, być burgrabią miasta jakimś tam, a jednocześnie mają status ludności niewolnej, w sensie formalnym, tak? I to są ludzie niewolni. I na przykład bardzo ważna funkcja w dobrach biskupich, na przykład ministeriałów, prawda? Więc to jest dosyć skomplikowane, ale wszystko się odbywa raczej poza kwestią właśnie dyskusji etyczno-teologicznej, a raczej bardziej pragmatycznej. W praktyce po prostu pewne rzeczy się zmieniają. Rozumiem. I jeszcze jeden temat związany z twoimi zainteresowaniami naukowymi. Jak wyglądała rola kobiet w średniowieczu? Co o tym wiemy i jak wyglądały wtedy stosunki między płciami? No tu z całą pewnością jakby to co ja powiedziałem o tych różnicach właśnie no, między, nazwijmy to, warstwami społecznymi, to się też odnosi do kobiet, tak? Znaczy w tym sensie, że oczywiście można powiedzieć, że kobiety miały niższą pozycję od jakby jeśli tak chcesz generalnie podzielić, tak, kobiety oczywiście miały niższą pozycję niż mężczyźni, ale to nie znaczy, że królowa miała niższą pozycję niż chłop. No naturalnie miała znacznie więcej zasobów, władzy, wpływu na rzeczywistość, prawda? Natomiast rzeczywiście jakby istniało przekonanie, to właściwie wiemy tak naprawdę, jeśli chodzi przede wszystkim o elity, tak, istniało przekonanie, że co do zasady władza jest rzeczą związaną z mężczyznami, tak, kobiety są od tego, żeby doradzać, żeby pomagać, natomiast jakby władzę jakby taką stricte polityczną powinni dzierżyć mężczyźni. Jest taki jakby taki sposób myślenia, co nie znaczy, że kobiety nigdy tej władzy nie mają. I mamy jakby przykłady zarówno jakby postaci władczyń, wdów, które realny wpływ na władzę mają, no i mamy też w strukturze kościoła, tak, takie postaci jak na przykład opatki. I to właśnie ja wspominałem już o Ottońskiej Rzeszy, tak, w Ottońskiej Rzeszy, gdzie są wielkie opactwa ufundowane przez dynastię, gdzie opatkami zostają córki władców, no to są wielkie postaci, tak, to są postaci, którym, nie wiem, Otto III jak wyjeżdża na wyprawę do Italii, to
pozostawia jakby opiekę nad państwem swojej siostrze Matyldzie, która jest opatką, prawda? Więc natomiast niewątpliwie to są, jakby jak mówimy o relacjach między mężczyznami a kobietami, to z całą pewnością jest głębokie przekonanie o tym, że w ramach, nie wiem, małżeństwa to są relacje zależności. Znaczy, nie ma wątpliwości, kto powinien tu być komu podległy. I wszelkie sytuacje, które to odwracają, są traktowane jako... Wywrócenie. Jako podejrzane, złe, tak. Są takie opowieści o właśnie władczyniach, które za dużo sobie pozwalają. I to zwykle jest opowieść o tym, że po prostu władca jest słaby. I to jest jakby efekt. I wtedy krowy przestają się cielić i to wszystko no, inne. Nie, tak, ale w każdym razie właśnie to jest zawsze efekt tego słabego władcy, że królowa robi takie rzeczy, których właściwie nie powinna robić, tak? Wchodzi trochę w buty męża. A czy były różnice pod tym względem pomiędzy krajami chrześcijańskimi a pogańskimi? W stosunku do kobiet? Tak, i relacje między płciami? Powiedziałbym, że tak. W ogóle tu trzeba jedną rzecz powiedzieć. Znaczy małżeństwo jako takie, ono w ogóle było w dużym stopniu wyjęte ze sfery religijnej. Znaczy nie do końca, ale bardzo późno w kościele tak naprawdę zaczęto o małżeństwie myśleć jako tak jak my je znamy z późniejszych czasów, że jakby zawiera się je w kościele, prawda, że ono jest sakramentem, to w ogóle jeszcze nie ten sposób myślenia. Ono jest po prostu pewnym elementem rzeczywistości, który z czasem się chrystianizuje, znaczy zaczyna się je błogosławić, zaczyna się na nie patrzeć z punktu widzenia chrześcijaństwa, nie wiem, rozejście się małżeństwa zaczyna być kwestią dyskutowaną w kościele, jest problem, nie wiem, kanoniczności małżeństwa w zależności od pokrewieństwa i tak dalej, ale jakby samo małżeństwo nie jest aktem stricte religijnym, ale no już sam fakt. Tutaj ja bym powiedział, że są dwa fakty chyba istotne. To znaczy sam fakt, że jakby to małżeństwo jest w polu zainteresowania Kościoła, w jakimś sensie wzmacnia pozycję kobiet, a przede wszystkim jedna rzecz wzmacnia pozycję kobiet, to znaczy wprowadzenie monogamii, prawda? To znaczy chrześcijaństwo w tej kwestii jest akurat dosyć konsekwentne, tak? Że człowiek powinien mieć jedną żonę, tak? A wszystko inne to są różne formy tam, nie wiem, cudzołóstwa czy rozpusty. I oczywiście to jest jasne zresztą, że również w czasach pogańskich to nie jest tak, że poligamia była czymś zjawiskiem powszechnym, tak? To trzeba mieć... Dla najbogatszych tylko zarezerwowane. Oczywiście, no natomiast jakby wprowadzenie jednej małżonki, no on to wzmacnia jej pozycję, a w wypadku na przykład jeszcze rodów panujących, kiedy ona jeszcze jest koronowana, tak? To rzeczywiście powoduje, że ona ma sakralną też sankcję. Kwestia oczywiście pojawia się kwestia dziedziczenia praw przez dzieci, to nie wszędzie jest tak samo oczywiste. Na przykład w Skandynawii jest tak, na przykład w Norwegii jest tak, że jeszcze długo, tak, jeszcze w XII wieku to jest zupełnie normalne, że władcy mają ileś tam konkubin równolegle i tak dalej. U nas to oczywiście też się zdarza, tak, ale jakby w innej skali. Więc na pewno w tym sensie chrześcijaństwo tę jedną rzecz zmienia, to znaczy monogamiczne małżeństwo. A druga rzecz, to może jest może nie aż tak istotne, ale ja wspominałem o tych karach Bolesława Chrobrego za cudzołóstwo. To jest bardzo charakterystyczne, on opisuje kary dla mężczyzn za cudzołóstwo. I to jest też takie nowum, które wprowadza chrześcijaństwo, to znaczy wcześniej w prawach pogańskich zazwyczaj za wszelkie formy rozpusty karze się kobietę. Natomiast jakby to jest ten element myślenia etyki chrześcijańskiej, że cudzołóstwo jest grzechem obydwu, prawda? Że to nie jest tylko kwestia jakiegoś tam wstydu, który przynosi kobieta, ale że to jest grzech, który popełniają obie strony. Więc w tym sensie też sytuacja w tej kwestii jest równiejsza, tak? Ale oczywiście jakby jest, no to już zależy jakby jak na to spojrzeć, tak? Ale jest jakby cały szereg takich kwestii związanych z życiem małżeńskim, które chrześcijanie, no na przykład w Skandynawii znowu, taką ważną rzeczą, w Islandii to wiemy, że taką ważną rzeczą, którą zmienia wejście chrześcijaństwa, jest na przykład to, że się zabrania zabijać dzieci, tak? Znaczy tam jakby funkcjonował obyczaj, że dziecka jakby zaraz po urodzeniu można się pozbyć, prawda? No więc chrześcijaństwo to też zabrania, więc no to też zmienia pewne relacje, jak podejrzewam, w samym małżeństwie, prawda? Rozumiem. Bardzo ciekawe te rzeczy, co mówisz. Jeszcze
Chciałem zapytać, a jakim językiem w ogóle mówiono na terenach dzisiejszej Polski w tamtych czasach? Coś o tym jesteśmy w stanie powiedzieć? Nic, dlatego że nie mamy żadnych zapisek w języku. Mamy pojedyncze słowa, tak? Pojedyncze słowa, które nam zapisali kronikarze na zasadzie, nie wiem, no na przykład Titmar, akurat on nie pisze o, znaczy on na pewno nie znał, nie szło Polaków, ale na terenach, gdzie był biskupem, w Merseburgu też byli Słowianie i on na przykład tłumaczy, prawda, że Dobrawa, właśnie on używa tej wersji imienia, że Dobrawa to się bierze z tego, że to jest od dobra, że ona była dobra, prawda, że jakby zna to słowo, nie wiem. Galanonim, jak opowiada historię o tym, jak wędrowcy przyszli. Galanonim, przepraszam, pisał po łacinie? Tak? Po łacinie, oczywiście, tak. Oni wszyscy pisali po łacinie, tak? Na terenach słowiańskich, z pewnymi wyjątkami, na przykład na terenach Czech jest nieco na przykład tekstów o żywotów świętych w języku słowiańskim. Natomiast zasadniczo się pisze po łacinie. Na przykład właśnie Galanonim, kiedy pisze o przyjściu wędrowców do domu Piasta Oracza, to opowiada, że tam napełnili piwem naczynia, które po słowiańsku nazywają się cebri, tak? Chodzi o cebry, tak? No więc jakieś tam słowa dosłownie pojedyncze i właściwie poza tym nic, prawda? Mamy, no na przykład bardzo często zapisuje się w języku oryginalnym na przykład nazwy powinności, tak? No bo wiadomo, że one tam muszą być bardzo muszą specyficzne. Tak, i one są jakby funkcjonują w języku mówionym, więc trzeba je zapisać tak jak one są nazywane, tak? Wtedy się po prostu wprowadza do tekstu łacińskiego, a to są pojedyncze słowa. Więc my bardzo mało wiemy o tym języku. Wiemy, znaczy generalnie uważa się często, że słowiańskie języki były do siebie podobniejsze, znaczy poziom komunikacji był lepszy, ale ja zawsze w tym kontekście przytaczam anegdotę, to jest prawdopodobnie z drugiej połowy XII wieku żywot świętego Wojciecha Temporello, powstały w kręgu gnieźnieńskim, polski żywot świętego Wojciecha. I tam jest opowieść o tym, jak święty Wojciech zmierzał do Gniezna, już po tym, jak opuścił Pragę. I tam jest historia o tym, jak spotykał wieśniaków, którzy go wyśmiewali. I oni go wyśmiewali, za to zresztą zostali ukarani potem, ta opowieść, a to nieistotne. I jest mowa o tym, że oni go wyśmiewali, dlatego że nie znali stroju mniszego, on wtedy był mnichem, i po tym śmieszył ich język, tak? Czyli to jest bardzo ciekawe świadectwo, ono pokazuje, że już w XII wieku ewidentnie istniała różnica między polskim, znaczy powiedzmy, między tym językiem, którym się posługiwano w okolicach Gniezna, a tym, jak język brzmiał w Czechach. I że no, to do dzisiaj się zachowało. No ale więc właśnie, że wówczas ten czeski jakoś tam był dla nich dziwny, zabawny, czy jakiś tam, prawda? Czyli to nie do końca jest tak, że ty... No tak, no ale sam fakt, że jakiś język jest dla nas śmieszny, jest chyba zawsze powiązany z tym, że jest dla nas częściowo zrozumiały. Oczywiście, tak, tak, tak. Nie, to ewidentnie, że on do nich mówił, oni go rozumieli. To tak, no na pewno te języki słowiańskie były jakoś tam nawzajem zrozumiałe, no ale to jest, w jakim stopniu to jest trochę zgadywanie, bo po prostu nie mamy zapisów żadnych. Jak wiadomo, tak zwane pierwsze zdanie w języku polskim zostało zapisane w XIII wieku w księdze Henrykowskiej, też jest ono tak po polsku, że naprawdę trudno w to uwierzyć, a na dodatek z tekstu jasno wynika, że mówi to Czech. Jak to brzmi? No to jest taka słynna daj, a cię pobruszę. Tak, daj ut ja, bo tam jest jeszcze ut takie łacińskie, ut ja pobruszę, a ty poczywaj, tak? I to jest zdanie zapisane w księdze Henrykowskiej, czyli takiej księdze o powstaniu i o dobrach klasztorów Henrykowie na Śląsku, ale właśnie no ono tam właśnie, żeby dodać pikanterii, tam jest, że to jest rzecz, którą mówi Boguchwał do swojej żony, natomiast tam jest powiedziane, że on jest Czechem, prawda? Więc to jest jakby, żeby oddać paradoks tej sytuacji, to jest łacińska kronika zapisana przez niemieckiego cesterca, to byli niemieccy cestersi, niby po polsku, ale zdanie jest powiedziane przez Czecha, no więc... No, możemy się mówić, że to jest pierwsze polskie zdanie, nie jestem językoznawcą, więc nie będę tutaj się kłócił, ale... Ale można mieć tutaj... Można mieć moim zdaniem uzasadnione wątpliwości co do tego, na ile on oddaje to, co on naprawdę powiedział i na ile to był polski, tak? No ale to nadal są pojedyncze, tak właściwie trzeba o tym pamiętać, także pierwsze teksty naprawdę napisane po polsku, w sensie naprawdę zapisane w języku miejscowym. 15, 16? Tak, 15 okay. Wiek, druga połowa 15. Tak, kazania świętokrzyskie, nie wiem, te teksty religijne Władysława Zgilniowa, to są właściwie pierwsze takie
takie przykłady rzeczywiście tekstów napisanych w miejscowym języku. Jeszcze muszę zapytać trochę o pracę kronikarzy tamtych czasów. Trochę nawiązując do tego, co rozmawialiśmy na początku. Czy kronikarze, jak pisali coś, opisywali historię, czy pisali coś o swoich czasach, czy oni myśleli w taki sposób, żeby rzetelnie opisać to, co się dzieje? Czy oni jakby, czy ich pracą było trochę opowiedzenie pewnej historii z morałem luźno opartej na tym, co się działo? No tego trochę nie wiemy, w tym sensie, że niestety nie mamy tego wzorca z Sewr, to znaczy tego, jak było naprawdę, więc mamy tylko to, co napisali kronikarze. I jakby możemy, oczywiście czasami są sytuacje, w której to samo wydarzenie jest opisane przez dwie różne osoby, czy trzy różne osoby. I to jest oczywiście idealna sytuacja, bo ona nam pozwala jakoś skonfrontować te teksty ze sobą, a w innych wypadkach jakby zostają nam same teksty. Więc trochę to są takie zgadywania, na ile oni byli rzetelni, jakbyśmy to dziś powiedzieli, a na ile oni byli, no właśnie tam, na ile tworzyli. No jakby, jak każdy autor tekstu, który ma jakiś cel, jakąś użyteczność, no on, jak to mówią fachowcy od tekstów, tak, każdy tekst ma cel informacyjny i perswazyjny, tak? I jakby w którym stopniu, co przeważało, to trudno powiedzieć. Oczywiście, że kronikarze mieli swoje tendencje, natomiast oczywiście to trochę tak jak ze współczesnymi autorami tekstów, no trudno powiedzieć, na ile dany autor jest cynicznym propagandzistą, a na ile na przykład wierzy też po prostu pewien obraz świata, który przedstawia, tak? Jeśli Gall nam opowiada, że Piastowie są tymi najlepszymi władcami dla Polski, no to my tak naprawdę nie wiemy. Być może on naprawdę sądzi, że tak jest, a być może tylko ten chleb, który dostaje na dworze, jakby skłania go, żeby tak, no, tak, żeby no, tak powiedzieć. Trochę tak jak z autorami, których czytamy dzisiaj. No jest to bardzo trudne pytanie. Jasne, ale właśnie tak słyszałem takie zdanie, jeśli chodzi o historyczność tych przodków Mieszka. No to z tego, co słyszałem, to ich opis jest tak naprawdę opisem, w którym bardzo łatwo jest dostrzec pewną strukturę narracyjną, przedstawiających pewne archetypy władcy, tak? Tak, no to jest taki trochę przełom w naszym właśnie myśleniu o tej opowieści Galla o początkach dynastii, który wprowadził Jacek Banaszkiewicz w latach 80. Znaczy, rzeczywiście on, Gall opisuje wszystkich tam, opisuje ojca, dziadka, pradziadka, prapradziadka Mieszka, na tym się zatrzymuje. I rzeczywiście jakby przed Banaszkiewiczem myślano o tym jako po prostu o takiej genealogii, tak? Natomiast Banaszkiewicz trochę pokazał, że ten tekst trzeba czytać trochę inaczej. Znaczy, to nie jest tekst, który opowiada historię w sensie ścisłym, tylko właśnie opowiada, no, że odwołuje się do pewnych archetypów myślenia o władcy, też o bogach w kulturze indoeuropejskiej i że te postaci jakby należy... na pewno jakby poważne dyskutowanie o ich historyczności na podstawie tego, co pisze Gall, jest chyba nieporozumienie. To a propos właśnie tego, co mówiłem, czy Mieszko istniał. Wydaje się, że Mieszko istniał, ale inaczej, oczywiście jego ojciec, dziadek i pradziadek również istnieli. Ale czy byli tymi osobami? Ale czy byli tymi osobami, takimi, jakie opisuje Gall, to pewnie można wątpić. I ostatnie pytanie na koniec. Czy uważasz, że każdy powinien się chociaż w jakimś podstawowym stopniu zapoznać z wczesną historią Polski czy średniowiecza? Jeśli tak, to jak najlepiej tego doczytać i czy warto? No, trudne pytanie. No, mnie to oczywiście ciekawi po prostu, więc jest to na pewno ciekawe, więc polecam. Czy powinien? No, to oczywiście wchodzimy w taki, nie chcę wchodzić w taki moralizatorski ton czy dydaktyczny. No, ja zawsze wydaje mi się, że jakby rozumienie historii, nie wiem, czy nas chroni przed błędami, czy ona jest rzeczywiście nauczycielką życia, ale w każdym razie przynajmniej pozwala nam pewne rzeczy, jak sądzę, czasami rozumieć, tak? Lepiej. No, czy powinien? Nie, no nie wiem tak naprawdę. Znaczy, no, nie, no właśnie, powinność to jest bardzo mocne słowo. No, wydaje mi się, że warto, bo jest to wszystko na pewno ciekawe, a jak coś jest ciekawe, to chyba warto. Jasne. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dzięki za odsłuchanie do końca. To była rozmowa z doktorem Grzegorzem Pacem. Jeśli ci się podobało, proszę zostaw subskrypcję, komentarz. Cześć, do zobaczenia w następnym odcinku.